Wspaniała podróż po muzyce klasycznej rozpoczęła się 4 tygodnie temu na tej scenie. Bierze w niej udział 20 wykonawców z 5 krajów. Czy mam talent? To oni dostarczają nam wzruszeń. To tu rodzą się przyjaźnie na całe życie. I to oni udowadniają, że muzyka klasyczna jest po prostu fajna. Podobało ci się? Było super, prawda? 10 wykonawców awansowało do finału konkursu. Dziś wieczorem gra toczy się o najwyższą stawkę. Każdy kraj musi wybrać zwycięzcę. Decyzje zostaną podjęte z pomocą światowej gwiazdy opery. Zjeździsz cały świat. Dziękuję, maestro. Nie zabraknie jednak chwil zabawy. A kto wygra? Przekonamy się już dziś wieczorem. A zwycięzcą jest... Przed nami finał konkursu Wirtuozi V4+. Rozpoczynamy finał międzynarodowego konkursu Wirtuozi V4+ w Budapeszcie. Gospodarzami wieczoru są Ida Nowakowska i Tomasz Gottschalk. Dobry wieczór. Witamy naszych widzów z Serbii i 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej. Dobry wieczór, Ido. Tak się cieszę, że mogę cię mieć u swego boku. Tomasz, wyglądasz jak król. Trochę czasu mi to zajęło. Oj, nieprawda. Od kilku tygodni wspaniali młodzi wykonawcy z naszych krajów prezentują swoje umiejętności na tej scenie. Uczestnicy pochodzą z Czech, Polski, Słowacji, Węgier i Serbii. I są już gotowi, aby jeszcze raz zaprezentować swoje umiejętności w finale. Wszyscy są podekscytowani. Część się trochę denerwuje, ale my i tak mamy pewność, że naszym oczom i uszom ukaże się przyszłość muzyki klasycznej. Nadszedł wielki dzień, w którym poznamy zwycięzców konkursu Wirtuozi V4+. W finale wystąpi po 2 uczestników z każdego kraju, a sędziowie zdecydują, który z nich wygrywa. Jury jest wam już doskonale znane. Peter Walentowicz ze Słowacji. Silvana Grujić z Serbii. Gabriela Bohaczowa z Czech. Erika Miklosza z Węgier. Oraz Alicja Węgorzewska z Polski. I tak jak w każdym z poprzednich odcinków, do jury dołączy super sędzia. To on razem z sędzią z każdego kraju wyłoni zwycięzców. A dziś wieczorem super sędzią będzie nie kto inny, jak jeden z największych i najbardziej wpływowych śpiewaków operowych w dziejach. W swojej ponad 50-letniej karierze zaśpiewał przeszło 150 partii operowych. Ten znany na całym świecie tenor, laureat 12 nagród Grammy, od lat wspiera projekt Wirtuozi. Jest partnerem i dobrym duchem całego programu. Przywitajmy maestro Placido Domingo. Najsłynniejszy śpiewak operowy świata, regularnie obecny na znanych scenach operowych, najbardziej wpływowy artysta współczesnej opery, doskonały dyrygent i żywa legenda, okrzyknięty królem opery przez czasopismo Newsweek. Oprócz kariery solowej, ogromną popularność zawdzięcza związanemu z Luciano Pavarottim i José Carrerasem tercetowi 3 tenorów. Ta wyjątkowa formacja udowodniła, że kluczem do sukcesu nie jest rywalizacja, a współpraca, łączenie sił. Płyta z nagraniem ich pierwszego koncertu uważana jest za najpopularniejszy album z muzyką klasyczną wszechczasów.
Kariery Placido Domingo nie da się porównać z żadną inną. Został uhonorowany niezliczoną liczbą nagród, od Grammy przez honorowe doktoraty wielu uczelni, aż po własną gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Placido Domingo jest oddanym mecenasem młodych muzyków i wokalistów. Związany jest również z kilkoma programami promującymi młode talenty. Ich umysły i talenty są niewiarygodne. Mimo młodego wieku, ich umiejętności i intelekt są tak dojrzałe. Powitajmy światowej sławy śpiewaka i dyrygenta, maestro Placido Domingo. Witajcie, przyjaciele. To przyjemność być tutaj dziś wieczorem. Czy kiedykolwiek policzyłeś wszystkie oklaski, które dostałeś w życiu? Musiały być ich miliony. Publiczność zawsze jest bardzo życzliwa. Wiesz, jak to jest. To wspaniałe uczucie. Placido, pozwól, że zadam ci jedno pytanie. Oczywiście słyszałem i widziałem, jak śpiewasz. Wiem też, że coraz więcej dyrygujesz. Bo szukam zajęcia na emeryturze i wydaje mi się, że dyrygowanie byłoby też dobre dla mnie. Mam w sobie to coś. Czemu nie? Ale tak zupełnie szczerze, to interesuje mnie ta praca, bo wiesz, wydaje mi się, że orkiestra nie potrzebuje tak naprawdę dyrygenta, oni wszyscy wiedzą, co mają robić. Ja tylko będę robił tak. Racja, czasem nawet lepiej, kiedy orkiestra sama gra, tak. Najwspanialsza w dyrygowaniu orkiestrą jest współpraca. Ja nie potrzebuję dwugodzinnego koncertu, wystarczy mi ładny początek i dobry koniec. Możesz mi pokazać, jak zrobić porządny koniec? Finał, tak. Wielki finał. Chcesz spróbować? Wydaje mi się, że najważniejsza jest ta mała pałeczka, tak? Nie sądzisz? Myślałem, że on jej używał do jedzenia chińszczyzny. Wyglądasz jak z Harry'ego Pottera. No, pokaż mi, jak to mam zrobić. Zagramy ostatni akord. To było wspaniałe. Tomasz, spróbujesz? Takie kółka mam robić? To nie o kółka chodzi. To tak robić czy tak? Tu chodzi o wyprzedzenie. Dobrze? To wy róbcie dokładnie to, co zrobiliście przed chwilą i nie patrzcie na mnie. Wspaniale. Nawet włosy masz odpowiednie. Powinieneś być dyrygentem w naszym programie. Placido, witamy cię gorąco. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Nie mogę się doczekać występów. Panie i panowie, Placido Domingo. Możesz zająć miejsce dla supersędziego. Dziękuję. Dziękujemy, że jesteś z nami, to zaszczyt. Jestem do waszej dyspozycji. Dobrze, Tomasz, musisz to oddać. Zwracam szacunek. Wiem, że to najgorsza rzecz dla dyrygenta, kiedy zabiera mu się batutę. Oddaj to i przedstaw go. Tak, to jest najlepszy moment na przedstawienie naszej orkiestry. Orkiestra Budafok Dohnányi pod batutą Gabora Holerunga. Zobaczmy, jakie nagrody czekają na uczestników. Każdy z pięciorga zwycięzców konkursu Virtuosi V4+ otrzyma nagrodę w wysokości 15 tysięcy euro. Każdy z laureatów nagrody specjalnej otrzyma po 5 tysięcy euro. Nagrody pieniężne zostały ufundowane przez Narodowy Bank Węgier i podlegają prawu podatkowemu obowiązującemu w kraju danego laureata. Srebrni medaliści konkursu otrzymają możliwość zagrania koncertu z Węgierską Orkiestrą Symfoniczną oraz cenne porcelanowe skrzypce z węgierskiej fabryki porcelany Holohaza. To nagrody ufundowane przez telewizję węgierską. Hotel Marriott Bonvoy ufundował vouchery na weekendowy pobyt ze śniadaniem do wybranych lokalizacji do wykorzystania do końca 2021 roku w zależności od dostępnych miejsc. Dzięki uprzejmości Maestra Hospitality Group jeden z uczestników pojedzie na tygodniowe rodzinne wakacje z pełnym wyżywieniem do Family Hotel Amarin w chorwackim Rovinj. Rozpocznijmy nasz konkurs. Jako pierwsza wystąpi czarująca młoda Serbka grająca na saksofonie.
Po jej występie w półfinale, kiedy rozmawialiśmy na scenie, miałem wrażenie, że trochę się mnie boi. Może wydawało jej się, że jestem jakimś straszydłem z serbskiej bajki, a później słyszałem, że przyjdzie, była radosna, śmiała się. Co zrobiłem nie tak? Kiedy byłam mała, miałam przyjaciółkę, która była bardzo nieśmiała. Mówiła tylko do swoich zabawek, dlatego w ten sposób rozmawiałyśmy. I tak też zrobiłam z Christiną, a jej maskotka powiedziała mi, że ona cię naprawdę lubi. I że śmiała się ze wszystkich twoich żartów, ale w tajemnicy. Tym razem będę rozmawiał z pluszakiem. Nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczę. Powitajmy na scenie Christinę Vasić. Co się dzieje? W finale zagram Preludium i Divertissement. Wydaje mi się, że ten utwór jest idealny do finału programu. Nie jesteś już tylko słodką dziewczynką, jesteś prawdziwym muzykiem. Ostatnim razem sędziowie powiedzieli mi wiele pięknych słów. Nie mogę się doczekać, co powiedzą dziś. Widzisz, brakuje mu ucha. Jeśli wygram, kupię psu uszy, żeby mu przyszyć. Kupię również coś sobie i mojemu młodszemu bratu, i mamie, i tacie, całej rodzinie. Skoncentruj się i zrelaksuj. Na scenie Christina Vasić z Serbii. Thank you.
Celestino. Wyglądasz niesamowicie, jak księżniczka z bajki z saksofonem. Dobrze, a teraz zapytam twojego przyjaciela, co myśli o twoim występie. Powiedział, że byłaś wspaniała, ale też, że podoba mu się fryzura, jaką dzisiaj ma Thomas. A ja tymczasem znalazłem ucho twojego psa. Jemu brakuje obydwu uszu, ale nawet z jednym jest lepiej. Jak ci się podoba? Prawie się uśmiechnęła. Może myśli, że jestem niepoważny, bo jestem tylko prezenterem telewizyjnym. W Niemczech jestem słynnym dyrygentem. Pokazać ci, jak dyryguję? Muszę wziąć batutę. Wszystko w porządku? Nie wierzysz mi, prawda? Dyryguję tylko na finał. Widziałaś? Bardzo dobrze, drodzy państwo. Uśmiechnęła się, naprawdę się uśmiechnęła. Czas odstawić żarty na bok. To jest Ludwig van Beethoven. Prawie. W muzyce pomiędzy jedną a drugą nutą musi wydarzyć się coś istotnego. I to miało miejsce w twoim występie. Jesteś prawdziwym muzykiem. To, że jesteś tak młoda, zupełnie nie ma znaczenia. Z całą pewnością można powiedzieć, że jesteś dobra, bardzo dobra. I w przyszłości będziesz wielkim muzykiem. Gratuluję, Christina. Doskonale czujesz muzykę, widzieliśmy to już we wcześniejszych rundach. Jak powiedział maestro, przepięknie grasz frazy. Kiedy słuchamy cię z zamkniętymi oczami, wydaje nam się, że gra o wiele starszy artysta. Przed tobą wspaniała przyszłość. Jesteśmy pewni, że osiągniesz wielki sukces. Dziękuję. Brawo, niesamowite. Jesteśmy pod takim wrażeniem wszystkiego, co robisz. Oddaję ci twojego przyjaciela, tak? Dziękujemy. O, przytulaski. Dziękujemy, Christino. Poczekajmy chwilę, będzie przemowa. Tomasie, jesteś dla mnie takim samym przyjacielem jak mój pies. No nareszcie. A do tego mam dwoje uszu. To takie fajne. Umiliłaś mi dzień. Dziękuję, młoda damo. Jaka wspaniała koda całego udziału Christiny w programie. Sędziowie powiedzieli mi, że gdy dorosnę, będę sławna i myślę, że mają rację. Będę robiła wszystko, żeby tak się stało. Byłaś wspaniała i powiedziałaś Tomasowi, że go lubisz. Tak. Udało się. Christina odezwała się do mnie. Zdarzało się, że miałem już problemy w rozmowach z dziewczynami z powodu różnicy języka, ale zawsze byłem pomocny, jeśli idzie o niemiecką wymowę. To była jedna z rad, jakich Erika udzieliła Alżbecie, słowackiej śpiewaczce operowej, podczas ostatnich warsztatów z artykulacji. Za chwilę usłyszymy, na ile Alżbeta zdołała przyswoić sobie te rady. Myślę, że mam dla ciebie złą wiadomość. Nie zaśpiewa? Zaśpiewa, ale nie po niemiecku. Będzie śpiewała po włosku, może w tym języku też umiesz jej pomóc. Zaśpiewa arię Donny Elwiry z opery Don Giovanni Mozarta. Posłuchajmy Alżbety Rehakowej ze Słowacji. Alżbeta Rehakowa. Zdobyłam kolejne profesjonalne doświadczenie. Więcej tekstu, wyraźniej artykułuj. A może taki duet?
Gdyby ktoś mi powiedział 3-4 miesiące temu albo rok temu, że będę śpiewała w finale takiego konkursu w obecności kamer i przed maestro Placido Domingo, nie uwierzyłabym. Pomyślałabym, że to wariactwo. Na scenie Alžbeta Rehaková ze Słowacji. Kocham Mozarta, przepięknie. Ale ty jesteś teraz pełna niepokoju, bo wszystko sprowadza się do tego, że będzie albo tak, albo tak. Eriko Alizio, chcę poznać wasze zdanie, bo wiem, że to aria bliska waszym sercom. Donna Elvira, która postanowiła się zemścić, to był mocny występ. Bardzo pasuje ci repertuar Mozarta, bo potrafisz utrzymać kontrolę nad ciałem i umysłem. Dziękuję. A to jest bardzo ważne, kiedy śpiewa się Mozarta. Podobała mi się energia. Zrozumiałam wszystko. To była naprawdę świetna robota. Gratulacje. Dziękuję. Alicjo? Alžbeto, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyłaś. Miałaś w sobie taką intensywność i złość. Naprawdę uwierzyłam, że Donna jest w stanie wyrwać mu serce z piersi. Well, absolutely. Donna Elvira
Zdecydowanie, Donna Elvira jest bardzo trudną rolą dla 18-letniej dziewczyny. Nie chcę cię straszyć, ale powiem to. Jest wiele ról, których możesz się podjąć, zanim będziesz gotowa. Nie mówię, że to są role nie dla ciebie, one będą w porządku, ale bądź ostrożna. Gratuluję ci. Dziękuję. Dziękujemy, odpocznij sobie. Śpiewanie przed Placido Domingo było wspaniałym doświadczeniem. Sprawiło mi to przyjemność, a kiedy weszłam na scenę, czułam, że jestem gotowa zaśpiewać najlepiej, jak potrafię. Kochanie, było pięknie, gratuluję. Jestem z ciebie taka dumna. Dziękuję, pięknie zaśpiewałaś. Tomasie, zastanawiam się, czy zdecydowałeś już, w jakim języku będziesz dzisiaj rozmawiał z Edwardem. Po japońsku, czesku, francusku, niemiecku. Będziemy rozmawiać językiem fajnych kolegów. Nie mówię w tym języku, nie jestem taka fajna. Co tam, kumplu? Bo on jest moim kumplem. A tak poza tym, to tydzień temu Edward swoją grą na skrzypcach zabrał nas do świata niczym z filmu. Dzisiaj zagra Złotego Kogucika Rimskiego-Korsakowa, aby zaimponować maestro Placido Domingo. Posłuchajmy Edwarda Kollerta z Czech. Masz w sobie pasję, kochasz muzykę. Sam pewnie bardziej zróżnicowałbym subito piano i subito forte, żeby całość była jeszcze bardziej ekstatyczna. W trakcie warsztatów sędziowie przekazali mi bardzo cenne uwagi. Nie mogę się doczekać występów w finale. Ćwiczę w każdym możliwym miejscu. Cieszę się, że jest ze mną moja mama i że w każdej chwili mogę jej spytać, czy gram prawidłowo. A ona udzieli mi rady. Zależy mi na zwycięstwie, ale chcę również czerpać przyjemność z samego występu z orkiestrą. Postaram się nie denerwować za bardzo. Na scenie Edward Kollert z Czech.
Brawo! Brawo, Edwardzie, nasza gwiazdo! Byłeś niesamowity. Gdzie ty się tego nauczyłeś? To było szaleństwo. Tak, złoty kogucik, dziękuję. Mam wrażenie, że zagrałeś to z myślą o mnie. Oklaski od tych wszystkich osób chyba sprawiły, że czujesz się jak w niebie. Sprawdźmy, jak cię oceniają. Gabrielo? Mnie grzeje u serca. Czułam się szczęśliwa, słuchając cię. Moim zdaniem to był twój najlepszy występ. Dziękuję. To był bardzo trudny utwór. Ogromne wyzwanie dla umiejętności technicznych, ale ty byłeś wspaniały, włożyłeś w to serce i duszę. To nie był szkolny występ. Do tego dzisiaj przez moment nawiązaliśmy kontakt wzrokowy i miałam jeszcze większą szansę zobaczyć twoją osobowość. A bardzo mi na tym zależało. Było doskonale. Jestem z ciebie dumna. Dziękuję. Dobrze się czujesz po dzisiejszym występie? To musiał być spory stres. Tak, ale to była przyjemność móc zagrać tutaj dla tego jury. Nie mogłem się doczekać, aż zagram przed maestro Placido Domingo. I cóż ja mogę powiedzieć? To było wspaniałe. Ten utwór jest tak skomplikowany. A kadencja w twoim wykonaniu była perfekcyjna. Zjeździsz cały świat, jesteś prawdziwym muzykiem. Dziękuję. Peterze, po pierwsze, twoja interpretacja była fantastyczna. Tam jest wiele zmian tempa, a twoja intuicja była wspaniała. Życzę ci wszystkiego najlepszego i gratuluję. Byłeś niesamowity, dziękuję bardzo. I jeszcze ostatnie, ale bardzo ważne pytanie. Myślisz, że robią takie marynarki w moim rozmiarze? Może tak? Obawiam się, że nie. Uważaj, może się okazać, że nie będziesz mógł jej znaleźć po programie. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jak potoczy się twoja kariera. Edwardzie, to była przyjemność móc cię poznać. Jestem wdzięczny za opinię sędziów. Cieszę się, że maestro Domingo podobał się mój występ. I z tego, że wierzą w moją przyszłość, jestem szczęśliwy. Byłeś wspaniały, jestem taka dumna. W finale mamy dwóch akordeonistów. Są wirtuozami. Nie przypuszczałem, że muzykę klasyczną można grać w taki sposób. Dopóki nie zobaczyłem występu Dawida, nie przyszło mi do głowy, że takie rzeczy można robić z akordeonem. Zgadzam się. A potrafisz wyobrazić sobie, że ten 14-latek nie posiada nawet własnego instrumentu? Za każdym razem, kiedy chce zagrać, poćwiczyć, nawet przyjeżdżając tutaj, musi go wypożyczać. To niezwykłe, jak wiele trudności można pokonać, aby spełnić swoje marzenia. Dlatego jednym z powodów, dla których chciałby wygrać ten konkurs, jest to, żeby móc sobie kupić własny akordeon. Możesz to powiedzieć, tak dobrze ci wychodzi. Tak, dobrze! From Poland, Polska! Jesteś prawdziwym wirtuozem. Scalasz się ze swoim instrumentem, stajecie się jednością. Rozczulił mnie, bo wydawało mi się, że jest trochę smutny, a on ma w sobie tyle radości. On marzy, żeby mieć swój własny instrument. Po prostu rozkleiłam się. Oczywiście całą wygraną przeznaczyłbym właśnie na nowy instrument, ponieważ to jest moim największym marzeniem, by mieć ten swój instrument. W finału wybrałem utwór mojego ulubionego kompozytora Władysława Zoutarjewa, Rondo Capriccioso. Ten utwór odzwierciedla moją technikę oraz mogę wszystko pokazać, to co najlepsze, jeśli chodzi o mnie. Na scenie Dawid Świecki z Polski. Thank you.
Gratulacje! Pięknie, Żubik. O. Dawid. Super. Jesteś szczęściarzem. Oboje jesteście Polakami. Zostawię was samych. Wiesz co, widziałam przed chwileczką tak naprawdę, tak delikatnie tylko, ale kątem oka, że Gabriela z Czech płakała, uroniła parę łez. Co to za uczucie dla artysty, który stoi na scenie, taki młodego jak ty, że doprowadza kogoś do płaczu. Tak, tak wzrusza. Jest to oczywiście no, świetne przeżycie i bardzo się cieszę, że ktoś aż tak docenił mój no, trud właśnie wdany w akordeon i w całą moją karierę. Thank you for this another incredible touching. Dawidzie, dziękuję za kolejny przejmujący występ. Podziwiam technikę, z jaką grasz obiema dłońmi i twoje operowanie dynamiką. Za każdym razem mówię do siebie, nigdy nie widziałam takiego wykonawcy. Ty tańczysz ze swoim instrumentem, dostarczasz nam tyle emocji, to niesamowite. Co więcej mogłabym powiedzieć, jestem tak poruszona. Gratuluję. Dziękuję. Thank you so much. Co powie Alicja, nasza polska sędzia? Dawid, to był zapierający dech w piersiach występ. Powiem tak, patrząc na ciebie, ty instrument to jedno. Ten instrument nie gra, on śpiewa. Wyciągnąłeś wszystkie linie melodyczne, wszystkie niuanse dynamiczne. A poza tym twoja muzykalność, mimo młodego wieku, pokazuje, jakbyś miał niesamowite obycie estradowe. Trzymam kciuki za ciebie, Dawid. Alicjo, Ido, Dawidzie, poplotkowaliście sobie po polsku. Teraz czas na poważną rozmowę. Wiem, że się uwielbiacie, ale oddajmy głos maestro. Twoje umiejętności wymykają się mojemu pojmowaniu. Na każdym polu. Tego, jak jesteś muzykalny, jak czujesz utwór, który grasz. Skale, jakie obejmujesz, są niewiarygodne. Jesteś absolutnym odkryciem. Uważam, że przed tobą fenomenalna kariera. Gratuluję. Jak powiedziałem wcześniej, przekraczasz granice mojego pojmowania. Dziękuję bardzo. Brawa. Dawid Siwiecki! Było to świetne przeżycie, zaprezentować swoje umiejętności przed międzynarodowym jury. Myślę, że z jak najlepszej strony pokazałem się i jestem z siebie bardzo dumny. Elegancko. Następna uczestniczka jest 14-letnią pianistką wirtuozem, którą w ciągu ostatnich tygodni mieliśmy okazję całkiem dobrze poznać. To prawda, wspaniale było słuchać nie tylko jej występów konkursowych, ale i jej własnych kompozycji, kiedy poprosili ją o to sędziowie. W konkursie Wirtuozi V4+, Węgry są reprezentowane przez wspaniałą pianistkę Ildiko Rożonicz. Kiedy byłam tu po raz pierwszy na castingu, bałam się wszystkiego. Ale od tamtej pory zdałam sobie sprawę, że nie ma się czego obawiać. Wszyscy są bardzo mili, a warunki perfekcyjne. To nie ma znaczenia, jak skończy się ten konkurs. Ty masz dar od samego Boga. Czułość i opanowanie w grze Ildiko są wspaniałe. Do tego jest tak muzykalna. Czułam się wspaniale, zupełnie otwarta. Przeobraziłam się w nową osobę. Jestem podekscytowana myślą, że w finale zagram przed Placido Domingo. Muszę jednak pamiętać, żeby zachować spokój, inaczej nerwy mogą popsuć mój występ. Postaram się jeszcze bardziej popracować nad pewnością siebie, żeby zagrać płynnie i spektakularnie. Na scenie Ildiko Rożonicz z Węgier. Thank you.
Gratulacje. Ildiko! Jak to mówią, dałaś czadu. Myślę, że było doskonale. Naprawdę? Tak, podobało mi się. Myślałam, że popełni jakiś błąd, ale wszystko poszło idealnie. Kiedy widziałam cię w kulisach, nie wiedziałam, co się dzieje. Ildiko jest zazwyczaj bardzo opanowana, skoncentrowana, a kiedy zobaczyłam ją tak podekscytowaną, zaniepokoiłam się, a mnie się to podobało. Kiedy się poznaliśmy, myślałem, że jesteś nieśmiała, a teraz widzę cię taką na scenie. Czuć, że ty to naprawdę polubiłaś. Tak, podoba ci się show biznes? Posłuchajmy, co sędziowie mają do powiedzenia o twoim występie.
Zacznijmy od Eriki. Posiadasz talent we wszystkich dziedzinach, którymi się zajmujesz. We wszystkich. To wspaniałe widzieć, że granie sprawia ci taką przyjemność. Twój występ dał mi poczucie szczęścia. Jestem z ciebie taka dumna. Bardzo cię szanuję. Jesteś wspaniałym muzykiem. To, co potrafisz zrobić z instrumentem, mogłabym ćwiczyć 60 lat i tak nie miałabym z tobą szans. Nie nauczyłabym się tak grać. A ty zagrałaś z taką lekkością, bez żadnego wysiłku. W dodatku masz w sobie tyle miłości do tego gatunku muzyki. Chylę czoła i dziękuję bardzo, że mogłam się poczuć tak dumna z ciebie. Dziękuję. Droga Ildiko, podobała mi się twoja interpretacja, twoja współpraca z orkiestrą. Podoba mi się twoja technika, pasaże, gamy, wszystko. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że jesteś prawdziwą pianistką. Dziękuję. Posłuchajmy, maestro. Już samo patrzenie na to, jaką przyjemność tobie samej daje granie, sprawia radość. Nie słyszałem, żeby ktoś wcześniej zagrał ten utwór w taki sposób. Może dlatego, że nie jest to popularny koncert i nie słyszałem go wiele razy, ale twoje wykonanie było niewiarygodne. Ciesz się swoją młodością. Wiem, że jesteś również kompozytorką. Tak wspaniały talent w wieku zaledwie 14 lat. Gratulacje. Życzę ci samych sukcesów. Dziękuję. Poznałem wielu muzyków, byłem i na koncertach rockowych, i muzyki klasycznej, ale ty masz w sobie niespotykaną jakość. Oglądały cię miliony osób i ogromnie ci tego gratuluję. Bardzo dziękuję. Ogromne brawa. To było wspaniałe. Dziękujemy. Czułam się wspaniale, gdy wszyscy mnie komplementowali. Ich słowa poprawiły mi samopoczucie. Najbardziej niesamowite było usłyszeć, jak maestro Placido Domingo mówi, że mój występ był niezwykły. Byłaś wspaniała. Jestem z ciebie dumna, tak bardzo dumna. To było piękne. 17-letni pianista, którego teraz wysłuchamy, był zwycięzcą 4. konkursu Virtuosi. Na fortepianie zaczął grać w wieku 9 lat. Wygrał mnóstwo międzynarodowych konkursów i występował pod batutą najbardziej znanych dyrygentów, w tym Placido Domingo. Przy fortepianie Soma Balashvili. Soma Balashvili to zwycięzca w swojej grupie wiekowej konkursu Virtuosi w 2018 roku. Swoim talentem i skupieniem zaimponował najsławniejszym dyrygentom. Po wygranej w konkursie Virtuosi koncertował w Londynie, Nowym Jorku i Dosze. Został mianowany węgierskim młodym ambasadorem muzyki klasycznej. Na konkursowej scenie wirtuozów Soma Balashvili. Thank you.
Następna uczestniczka jest jedną z moich faworytek. To wspaniała młoda dama, z którą nawet robiłyśmy wspólnie szpagat za kulisami. Zarina nie tylko niebiańsko gra na harfie, ale również kocha balet. Kolejna reprezentantka Polski, Zarina Zaradna. Pobyt w superfinale Virtuosos ma dla mnie wielkie znaczenie. Bardzo chciałam przejść i przeszłam i się bardzo cieszę, że mogłam wystąpić tyle jeszcze razy na tej scenie i jestem po prostu, czuję się wspaniale. Będę grała pierwszy raz w życiu z orkiestrą. Nie mogę się doczekać zagrania z orkiestrą na scenie. I próba wyszła super i jestem bardzo szczęśliwa. Pięknie, jest miło, jest dużo miejsc do chodzenia i jest tu cudownie. Nauczyłam się też kilka słów po węgiersku, a moim ulubionym słowem jest Jana Podkiwana. Na scenie Zarina Zaradna z Polski. Gratulacje. Jak się czujesz? Czuję się wspaniale. A czujesz się, jakbyś była księżniczką z bajki? Tak. No bo tak wyglądasz, wiesz, i wszyscy się tak czujemy. Alicja. Powiem ci, że mimo 9 lat masz bardzo silną osobowość, która po prostu na nas wpływa, wiesz? I my się czujemy właśnie jak w bajce, jak w lepszym świecie. Ale dziękuję ci za niezwykłą muzykalność.
i się zastanawiam, gdzie może ja będę jeździć za tobą po świecie na twoje koncerty. Ja też się zapisuję. Będziemy razem jeździć. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kochana. Let's see what our... Zobaczmy, co ma do powiedzenia nasz mentor, maestro Placido Domingo. Czy on również uważa, że jesteś aniołem? Grasz naprawdę anielsko i wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. Myślę, że jakąkolwiek drogę by nie wybrała właśnie Zarina, byłaby w tym dobra, bo Zarina trochę tańczy balet i jest też taka mocna w tym. Do you want to show? Sam chcesz pokazać jakiś krok? Jeden? Już teraz się możesz wyluzować, musisz się... The dog. O! Split! Wow. Szpagat, jej ulubiony. Piąteczka, Zarinka! Jesteś mistrzynią! Nie no, pięknie. Jeśli chcesz, odprowadzę cię do domu. Idziecie razem do domu. Wielkie brawa! Przed Placido Domingo, kiedy grałam, czułam się naprawdę genialnie. Wiedziałam, że na mnie patrzy i czułam takie coś, że jestem szczęśliwa, że mogę wystąpić. I naprawdę jestem szczęśliwa, że mogę wystąpić przed takim człowiekiem. Tomas powędrował z Zariną do Krainy Baśni, ale my kontynuujemy konkurs. Maestro, czy to prawda, że kiedy był pan młody, to śpiewał w zespole rockowym i że nawet mieliście duży rock'n'rollowy przebój? To nie był rock'n'roll. Oni byli młodym, popularnym zespołem jeszcze w czasach, kiedy dorastałem w Meksyku, a ja tylko śpiewałem u nich w chórkach. Put your head on my shoulder, and I was it. Wow, amazing! See the wspaniałe. Jak przeróżne są ścieżki na szlaku kariery muzycznej. Zupełnie jak w przypadku jednego z naszych uczestników. Jakie było nasze zaskoczenie, kiedy okazało się, że młody wirtuoz gitary, oprócz klasycznego repertuaru, występuje na scenie grając również rocka. Zobaczmy zatem, na jaki repertuar w naszym finale zdecydował się Vuk Vukajlović z Serbii. Bravissimo, prawdziwy wirtuoz. Mam nadzieję, że kiedyś zagramy razem. Jasne. Cieszę się, że dotarłem do finału. Mam nadzieję, że dam z siebie wszystko. Zagram kompozycję Izaaka Albenica Asturias. To skomplikowany utwór z wieloma zmianami tempa, w których mogę przekazać mnóstwo emocji i popisać się techniką. Możliwość występu przed Placido Domingo bardzo mnie motywuje. To ogromny zaszczyt, że usłyszę opinię o moim występie z jego ust. Na scenie Vuk Vukajlović z Serbii. Thank you.
Gratulacje. To było fascynujące. To wspaniałe. Elegancki instrument, elegancki chłopak. Ode mnie dostałbyś wszystkie możliwe punkty. Ale sprawdźmy, co do powiedzenia mają nasi jurorzy. Maestro, zagrałeś jak prawdziwy wirtuoz. Nie tylko doskonale technicznie, ale i artystycznie. Każde pianissimo, trudności, rubata. Jesteś wspaniałym muzykiem. Silvano, nie jest łatwo być na scenie samemu tylko ze swoją gitarą, ale ty dałeś z siebie wszystko. Podobało mi się, że pozwalałeś wybrzmiewać kolejnym frazom. Byłeś opanowany, nigdzie się nie spieszyłeś. Dziękuję. Alicjo, grasz tak precyzyjnie. Dbasz o każdy, najmniejszy detal. Melodia przepięknie płynie. The Doors wykorzystali motyw z tego utworu w piosence Spanish Caravan. To może ty nagrasz swoją wersję heavy metalową? Pomyśl o tym. Ma rację, bo ty grałeś w dwóch zespołach metalowych, ale na perkusji, prawda? Tak, to jest super. Zespół metalowy, perkusja, a chwilę później klasyka na gitarze. Takie umiejętności są bardzo ważne. A do tego jeszcze uczysz Christinę grać metal, prawda? Tak, staram się. Raz w hotelu zagrałem jej piosenkę, a później pokazałem, jak robić gest palcami, jak prawdziwy fan metalu. Jak widzimy, muzycy klasyczni są dużo bardziej odlotowi niż inne dzieci. Czuję satysfakcję, zarówno po występie, jak i opiniach sędziów. Było wspaniale, kiedy Placido Domingo powiedział, że jestem nie tylko świetnym muzykiem, ale i artystą. Już samo wspomnienie jego słów wywołuje u mnie dreszcze. Słyszała, co mówisz, powiedz mu. Słyszałam wszystko. Jestem przekonany, że dzięki naszemu konkursowi wirtuozi już poznaliśmy jednych z najwspanialszych muzyków przyszłości. I tak samo jestem pewien, że spełni się nasze wspólne marzenie i Aina Marusz pewnego dnia zostanie najsłynniejszą flecistką świata. Do tej pory wydawało nam się, że flet prosty nie jest instrumentem szczególnie związanym z muzyką klasyczną, ale 13-letnia Słowaczka udowodniła nam, że jest inaczej. Jak dotąd usłyszeliśmy w jej wykonaniu kilka wspaniałych utworów i nie możemy się doczekać kolejnych. Pora, aby na scenie wystąpiła Aina Marusz ze Słowacji. Dla mnie to niewiarygodne, że ona chce grać utwory barokowe. Pokazałaś nam, co to znaczy być wirtuozem. Wspaniale. Udział w tym konkursie jest dla mnie doświadczeniem na całe życie. Oczywiście trochę stresuję się przed finałem, bo to najważniejszy występ w całym konkursie. Zagram Concerto Incantato Richarda Harveya. Na scenie Aina Marusz ze Słowacji. Thank you.
Brawo, Aino. Wspaniale. Kiedy usłyszałem cię po raz pierwszy, pomyślałem, nic więcej nie wyczarujesz na tym instrumencie. Za drugim razem pomyślałem, o matko, ty potrafisz o wiele więcej. A teraz proszę, kolejne nowe barwy. Dziękuję. Nikt chyba nie ma większego doświadczenia w pracy z różnymi artystami i instrumentalistami niż maestro Domingo. Co możesz nam powiedzieć o flecie prostym? Wydaje mi się, że w ostatnich 20 latach stał się popularny. Bardzo często wybiera się go do nauki w szkołach. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może wszystkim się wydaje, że gra na nim jest bardzo prosta. Ja uważam wręcz przeciwnie. Te wszystkie akrobacje, które wykonujesz, i to z taką prędkością. Gratulacje. Jesteś wspaniałą artystką. Dziękuję. Aino, jesteś niebywale niezależna pod każdym względem. Grasz w doskonałej zgodzie z orkiestrą. W każdym swoim występie słuchałaś jej i podążałaś za nią. Wspaniale się na ciebie patrzy i słucha. Jestem twoim ogromnym fanem. Dziękuję. Brawo. Dziękujemy. Akordeon stał się bardzo modnym instrumentem. Mogę chyba tak powiedzieć, skoro w finale wirtuozów mamy aż dwóch akordeonistów. To fenomen. Jeden flet, a dwa akordeony. To prawda. Do tej pory akordeoniści zaprezentowali nam swoje umiejętności w występach solowych. Dzisiaj jednak Martin wykona kolejny krok i zagra z towarzyszeniem orkiestry. Już za chwilę Martin Schulz z Czech. Kiedy przyjechałem na półfinały w Budapeszcie, nie mieściło mi się w głowie, że mogę dotrzeć do finału. W pierwszym utworze byłeś tak wsłuchany w to, co grasz. To było doskonałe. W trakcie warsztatów dostałem kilka rad od sędziów. Wtedy podniosłeś oczy i mogliśmy nawiązać kontakt wzrokowy. Potrzebujemy tego więcej. Myślę, że to dobra rada przed występem w finale, żeby więcej patrzeć na słuchaczy i sędziów. W ten sposób lepiej przekażę emocje. Maestro Placido Domingo jest tak wielką gwiazdą, że trochę się denerwuję, że będę przed nim grał. Jednak nie mogę się tego doczekać. Na scenie Martin Schulz z Czech. Thank you.
Brawo. Martinie, to było bardzo dobre. O mój Boże. Cześć. Wybrałeś poważny utwór, prawda? Chociaż jesteś wesołkiem, to potrafisz zagrać serio. Może? Przez 5 minut umiesz być poważnym facetem, to tak jak ja. Dobrze ci to wychodzi. Posłuchajmy, co Peter ma do powiedzenia o tym występie. Martinie, tym razem zagrałeś coś zupełnie innego. Pod kątem technicznym nie jest to utwór wirtuozerski, ale i tak bardzo trudno go zagrać. Ma tylko jedną linię melodyczną. W ogóle nie używa się lewej ręki, a udało ci się zagrać go tak subtelnie. To bardzo znany utwór, a jednak kiedy wykonujesz kolejne frazy, to zapiera dech w piersiach, jesteś bardzo muzykalny. Dziękuję. Gabrielo? Martinie, jestem poruszona do głębi. Nie tylko tym, jak grasz, ale i twoją osobowością. Dziękuję, że wybrałeś ten utwór, bo tak jak powiedzieli pozostali, pokazałeś się nam z zupełnie innej strony. Wiedzieliśmy, że posiadasz znakomitą technikę. Teraz mogliśmy poznać kolejną warstwę twojej osobowości. To było wspaniałe. Zagrałeś pięknie, przez cały czas oddychałam z tobą. Bardzo ci dziękuję. Maestro? Martinie, żałuję, że nie mogłem być tutaj w trakcie eliminacji, żeby móc zobaczyć, jakie posiadasz umiejętności techniczne. Bo trudność utworu, który zagrałeś dziś, polega na tym, że trzeba umieć oddać niepowtarzalny charakter muzyki Piazzolli. Włożyłeś całe serce w swój występ i bardzo mi się podobało. Gratuluję. Dziękuję. Martinie, wiemy, że Placido bardzo lubi utwory folkowe, a ty w swoim pierwszym występie grałeś taką czeską polkę. Polkę. Zagrasz dla niego? To mi się tak podobało. Zagrasz mały fragment specjalnie dla Placido Domingo. Praze uhání vlak, něm krásná dívenka tak. Jde do města, aby užila, co na venkově chudák ztratila. Jde do města, aby užila, co na venkově chudák ztratila. Jdeš se, Mařenko, nač pak, až budem z hospody, budem se mačkat. Pepíčku, těš se, Mařenko, nač pak, až budem z hospody, budem se mít. Pepíčku, těš se, Mařenko, nač pak, až budem z hospody, budem se mít. Yeah. Wiedziałem, że mu się spodoba. Dziękuję. Martin Schulz. Myślę, że dałem z siebie wszystko. I emocje, i technikę. Placido może kojarzyć naszą kolejną uczestniczkę, bo miała już okazję występować przed nim. Mało powiedziane, oni nawet razem występowali na scenie. 15-letnia skrzypaczka, reprezentantka Węgier, została odkryta dzięki programowi Virtuosi. Od samego początku imponowała sędziom swoją ekspresją i precyzją gry. Przed nami Amira Abuzara. Cały kraj zapamiętał właśnie nazwisko Abuzara. Zagrałaś jak dojrzała i doświadczona artystka. Twoja muzyka powinna być przepisywana jako lekarstwo na receptę. Pokażę ci tę synkopę. Thank you.
Jestem podekscytowana myślą, że w finale zagram ten utwór z całą orkiestrą. Do tej pory grałam go wyłącznie z towarzyszeniem fortepianu. Cieszę się, że ponownie mogę wystąpić przed Placido Domingo. Z jednej strony dlatego, że już wcześniej z nim grałam, z drugiej, ponieważ jest inspirującym człowiekiem. Kiedyś musiałam przygotować prezentację na temat znanej osoby, którą cenię, i wybrałam właśnie jego. Dlatego jego biografię znam na pamięć. Cieszę się, że mogę reprezentować Węgry w konkursie Virtuosi. Cokolwiek się wydarzy, to był zaszczyt, że mogłam być tutaj ponownie. Na scenie Amira Abuzara z Węgier. Amiro, witaj ponownie. Niesamowity występ. Brakuje mi słów. Kiedy na ciebie patrzę, widzę wdzięk, bo dla mnie liczy się nie tylko muzyka, ale i prezencja na scenie. Dlatego zaczyna brakować mi słów, chociaż zazwyczaj jestem gadatliwa. Całe szczęście, nie jestem sędzią, ale Erika jest. Jak ci się podobał występ Amiry? Po pierwsze, potrzebuję chusteczki i chyba powinnam poprawić makijaż, bo doświadczyłam właśnie wspaniałego muzycznego przeżycia. I nie ma znaczenia, ile masz lat. Wszyscy i tak mamy gęsią skórkę. Jestem tak dumna z ciebie, poruszona do głębi. Nic już więcej nie powiem. Węgierki prezentują ogromną moc. Dziękuję bardzo. Maestro, poznaliście się już z Amirą? Tak, gratuluję, Amiro. To wspaniałe, widzieć, jak się rozwinęłaś przez ostatnie 3 lata. To niesamowite, że ten fenomenalny utwór zagrałaś, jakbyś była wokalistką. I can't say it.
with the feeling of a singer, okay? I can hear. Słyszałem rubato, ono tam było, słyszalne wewnątrz melodii, jak u śpiewaczki operowej. Nie mogę się doczekać twoich kolejnych występów. Życzę ci samych sukcesów i jestem dumny, że bierzesz udział w tym konkursie. Dziękuję bardzo. I jeszcze ostatnie pytanie. Twoje 14-letnie rówieśniczki spędzają tyle czasu z nosem w telefonie, ile ty grając na skrzypcach, tak pomiędzy nami. Nie żałujesz, że nie robisz tego, co koleżanki? Zazdrościsz im czasami, że tyle czasu spędzają na czacie? Czy może myślisz sobie, mam swój własny świat i kocham to, co robię? To jak jest? To nie jest tak, że ćwiczę 24 godziny na dobę i nie mam czasu pobyć na czacie. I bardzo dobrze. Że nie muszę się martwić. Czyli niczego nie tracisz. Nie, jak dotąd nic. Cieszę się. Wydajesz się być szczęśliwą dziewczyną, a po swoim występie powinnaś być nawet szczęśliwsza. Dziękujemy ci bardzo za dziś, brawo. Wspaniale było zagrać album Blood Wagnera w finale. Cieszę się, że sędziom spodobał się mój wybór. Wirtuozi V4 Plus to wydarzenie specjalne pod wieloma względami. Konkurs dla muzyków klasycznych, który transmitowany jest w porze najwyższej oglądalności w tym samym czasie w 5 krajach, z uczestnikami pochodzącymi z tych krajów, światowej sławy gwiazdami oraz sędziami. Wydarzenie tej rangi musi posiadać swój hymn, inaczej nie zapamiętacie go na resztę waszego życia. Hymn konkursu Wirtuozi V4 Plus został skomponowany przez samego Placido Domingo Juniora. Ten urodzony w Meksyku kompozytor jest również śpiewakiem oraz producentem muzycznym. Pasję do muzyki rozwinął już we wczesnym dzieciństwie. Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że jego ojcem jest maestro Placido Domingo. Jest autorem piosenek dla światowej sławy gwiazd, między innymi Michaela Boltona, Sary Brightman i Diany Ross. Zaśpiewał w duecie ze swoim ojcem oraz był współautorem albumu z pieśniami opartymi na wierszach Jana Pawła II. Płyta znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia Billboardu z albumami muzyki klasycznej w 2010 roku. Sukces innych wydawnictw Placido Domingo Juniora również potwierdził, że jako kompozytor i śpiewak jest godnym następcą swego ojca. Powitajmy na scenie kompozytora hymnu konkursu Wirtuozi V4 Plus. Placido Domingo Junior. Dobry wieczór. Miło cię widzieć. Czy to prawda, że chciałeś być piłkarzem, ale twój tata powiedział, nie, najpierw musisz nauczyć się komponować? W sumie to robiłem nawet więcej zamieszania. Chciałem być doktorem, kierowcą rajdowym, piłkarzem. Myślałem o wielu profesjach, ale cieszę się, że nakłonił mnie do komponowania, bo to było coś, co potrafiłem doprowadzić do końca i to nawet z niezłym rezultatem. Tata nie może oceniać twoich dokonań, ale może wspierać cię w inny sposób. Dlatego zabiorę go z miejsca sędziego, żebyś miał ciszę i spokój, dobrze? Dziękuję ci za to. Przygotujmy się. Słyszałem ten utwór już wcześniej i powiedziałem, z tą muzyką, z jej prędkością złapię wiatr w żagle, żeby poprowadzić cały ten konkurs. Posłuchajmy.
Bravo, Blas. Bravo, Blas. Bravo. Syn jest zadowolony, ojciec jest zadowolony. Wspaniała muzyka. Ustaliliśmy z maestro, że podzielimy się obowiązkami przy ogłaszaniu werdyktu. Ja przekażę informację, kto wygrał, a maestro wręczy nagrodę specjalną. I tak zrobimy, ale najpierw chciałbym podziękować mojemu synowi za ten wspaniały utwór. Dobrze wiem, że nie każdy może zwyciężyć w konkursie, ale jest jeden mały chłopiec, którego bardzo podziwiam. Razem z żoną Martą i resztą rodziny uwielbiamy go. Uważam, że jest niesamowitym skrzypkiem, mimo iż nie udało mu się dostać do finału. Tak się zdarza. Wierzcie mi, jest wspaniałym muzykiem. Dlatego chcemy mu przyznać nagrodę specjalną, bo w pełni na nią zasłużył. Jak najbardziej. Czy mogę zdradzić jego imię? Tak. Zapraszamy na scenę Teo Gertlera ze Słowacji. Teo, chcemy ci wręczyć tę specjalną nagrodę z żelaznym przykazaniem, abyś kontynuował swoją pracę. Gratuluję. Oto ona. Teo Gertler ze Słowacji. Bardzo się cieszę, że mogłem podzielić się z wami swoją muzyką. Dziękujemy. A teraz zobaczmy, jakie nagrody czekają na zwycięzców. Każdy z pięciorga zwycięzców konkursu Virtuosi V4 Plus otrzyma nagrodę w wysokości 15 tysięcy euro. Każdy z laureatów nagrody specjalnej otrzyma po 5 tysięcy euro. Nagrody pieniężne zostały ufundowane przez Narodowy Bank Węgier i podlegają prawu podatkowemu obowiązującemu w kraju danego laureata. Srebrni medaliści konkursu otrzymają możliwość zagrania koncertu z Węgierską Orkiestrą Symfoniczną oraz cenne porcelanowe skrzypce z węgierskiej fabryki porcelany Holohaza. To nagrody ufundowane przez telewizję węgierską. Hotel Marriott Bonvoy ufundował vouchery na weekendowy pobyt ze śniadaniem do wybranych lokalizacji do wykorzystania do końca 2021 roku w zależności od dostępnych miejsc. Dzięki uprzejmości Maestra Hospitality Group jeden z uczestników pojedzie na tygodniowe rodzinne wakacje z pełnym wyżywieniem do Family Hotel Amarin w chorwackim Rovinj. Dotarliśmy do końca finału konkursu Virtuosi V4 Plus. Na scenie są wszyscy uczestnicy finału i nawet jeśli to jest gala nagród muzyki klasycznej, to ja i tak słyszę w myślach popowy przebój zespołu Hot Chocolate. Każdy jest zwycięzcą. Pewnie jesteście za młodzi, żeby go znać. Myślę, że wszyscy uczestnicy chcieliby usłyszeć od ciebie jakąś radę na przyszłość, aby w nadchodzących latach móc przez 5 dni w tygodniu powtarzać: Placido Domingo kiedyś mi powiedział, i nie będziecie musieli kłamać. On wam to teraz powie. Oczywiście nikt nie jest przegranym. Wszyscy jesteście zwycięzcami. To jest trudny i bolesny moment, ponieważ cała wasza dziesiątka zasługuje na to, żeby być w finale i zwyciężyć. Niestety przychodzi ten moment, w którym trzeba dokonać wyboru zwycięzcy. Ale zbudowanie kariery wymaga więcej niż jednego dobrego występu na starcie. I wierzcie mi,
Widziałem już mnóstwo finalistów w różnych konkursach, na przykład w operaliach. Wielu z nich, mimo że nie wygrali, zrobiło fenomenalne kariery. Dlatego nie czujcie się rozczarowani. Kariera czeka każdego z was, zapewniam. To był niezapomniany dzień dla nas wszystkich. Na pewno jeszcze wspólnie zagramy. Będziemy śledzić wasze poczynania. Dziękuję wam wszystkim i gratuluję. Dziękujemy, maestro. Za chwilę przekonamy się, która z węgierskich uczestniczek zwyciężyła w finale. Jak zawsze, decyzję podjęła Erika, węgierska sędzia w porozumieniu z supersędzią. Zwyciężczynią z Węgier zostaje... Talent musi wypływać z serca, to bardzo ważne. Ja już wiem. Nasza decyzja również wypływa z serca. Ildiko Rożanicz. I oczywiście ogromne gratulacje dla Amiry. Byłaś wspaniała. Nagrodę wręczy minister zasobów ludzkich Węgier dr Miklós Kaszler. Kiedy usłyszałam swoje imię, byłam zaskoczona, ale bardzo szczęśliwa. Przekonajmy się, który z czeskich uczestników zwyciężył w finale. W oparciu o wspólną decyzję supersędziego i czeskiej sędzi Gabrieli Bohaczowej, zwycięzcą z Czech zostaje... Jestem dumna z ich występów. Zawsze, kiedy ich oglądam, mam ciarki. To moje ulubione chwile. A zwycięzcą jest... The name of the winner is... Martin Schulz. Gratulacje. Edwardzie, ty oczywiście również byłeś wspaniały. Dziękujemy. Nagrodę wręczy ambasador Republiki Czeskiej Tibor Bial. Jestem przeszczęśliwy, bo nigdy nie przypuszczałem, że mogę wygrać tę nagrodę dla Czech. Czas na dwoje polskich zawodników. Zwycięzcą z Polski zostaje... To był najtrudniejszy wieczór, najbardziej bolesny. Odbyliśmy długą decyzję z sędziami, bo mieliśmy odmienne opinie. Dawid Siwiecki. Zarino, dziękujemy ci za wszystko. Nagrodę wręczy wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny szanownym jury, że dało mi możliwość dalszej mojej edukacji i oczywiście wszystkie pieniądze, które dostanę, przeznaczę na zakup nowego akordeonu.
Przekonajmy się, która ze słowackich uczestniczek wygrała finał. W oparciu o wspólną decyzję supersędziego i słowackiego sędziego Petera Walentowicza, zwycięzcą ze Słowacji zostaje... Obydwie słowackie zawodniczki były bardzo dobre. Tak trudno zdecydować, która jest lepsza, a która gorsza. To nie działa w ten sposób. One grają na różnych instrumentach. Aina jest flecistką, a Elżbieta śpiewaczką. Do tego są w różnym wieku. Obydwie jednak prezentują najwyższe umiejętności. To będzie trudna, łamiąca serce decyzja. Zwycięzczynią zostaje... Aina Marosz. Elżbieto, byłaś wspaniała, dziękujemy. Nagrodę wręczy dyrektor programowy Słowackiego Radia i Telewizji, Anton Szulić. Kiedy usłyszałam swoje imię, nie wiedziałam, co się dzieje. Powinnam się była cieszyć czy smucić, bo Betka nie wygrała. Nie wiedziałam, jak należało się zachować. Nie wiem, nie wiedziałam, co mam urobić. Pozostało dwoje serbskich zawodników, którzy czekają na werdykt supersędziego i serbskiej jurorki. Zobaczmy, co ustalili. Zwycięzcą z Serbii zostaje... Konkurs Virtuosi V4 Plus jest wspaniałą szansą dla młodych muzyków. Nie tylko jeśli chodzi o współzawodnictwo, ale i nawiązywanie przyjaźni, nowe doświadczenia, dowiadywanie się nowych rzeczy o muzyce, życiu i ludziach. Fajna z was para. Ale obawiam się, że będziesz musiał opuścić narzeczoną. Zwycięzcą zostaje Vuk Vukajlović. Brawo Vuk i brawo Kristino. Nagrodę wręczy sekretarz generalny prezydenta Serbii, Nikola Selaković. Kiedy ogłoszono zwycięzcę, poczułem się wspaniale. Dostałem gęsiej skórki, to było genialne uczucie i chciałbym, żeby trwało do końca życia. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Powitajmy zwycięzców konkursu Virtuosi V4 Plus. Ildiko Rożonicz z Węgier. Martin Schulz z Czech. Dawid Siwiecki z Polski. Aina Marosz ze Słowacji. I Vuk Vukajlović z Serbii. Oto zwycięzcy, ale uważam, że wszyscy uczestnicy na scenie są wygranymi. To wspaniałe talenty, są przyszłością muzyki klasycznej i jesteśmy z nich dumni. Żegnamy się z wami, dziękujemy. Mam na imię Tomasz, a ja Ida. Zapamiętajcie ją. Mam nadzieję, że będziecie ją widzieli o wiele częściej. Mam nadzieję, że i my się jeszcze spotkamy. Dziękuję Tomasie za tę magiczną podróż. I ja dziękuję. Wszystkiego dobrego i dobranoc. Talenty, które nie mają granic. Zostań przyszłością muzyki klasycznej i zagraj na scenie w konkursie Virtuosi V4 Plus. Doprowadziłaś mnie do łez, Amiro. Daj popis swoich umiejętności przed światowymi gwiazdami. To dla mnie ogromnie ważne, że mogłem zagrać przed Placido Domingo. Udowodnij, że swoim talentem możesz zmieniać świat. Zjeździsz cały świat. Dziękuję, maestro. K.
Każde dziecko zasługuje na szansę, aby móc pokazać, jak jest wyjątkowe. Tę szansę daje Ci konkurs Virtuosi V4+. Więcej szczegółów na stronie www.virtuosos.com. Jeśli jesteś instrumentalistą poniżej 18 roku życia albo śpiewakiem poniżej 20 roku życia, konkurs Virtuosi V4+ jest dla Ciebie. Kolejna edycja już wkrótce.